Miło mi w tym miejscu poinformować, że jednomyślną rekomendacją Zarządu Krajowego Platformy Obywatelskiej jest rekomendacja dla pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Mamy nowego kandydata. Mam nadzieję, że za kilka tygodni będziemy mogli powiedzieć, że mamy w Polsce nowego prezydenta. Obecna władza ośmiesza Polskę w oczach świata. Zadanie zatrzymania tego przypadło Rafałowi Trzaskowskiemu. Rafale, wygraj to, będziesz dobrym prezydentem. Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, biorąc na siebie olbrzymią odpowiedzialność walki o demokratyczną Polskę. Idę się bić o Polskę, która będzie silna. Idę się bić o państwo, w którym wyciąga się wnioski z błędów III Rzeczpospolitej, ale nie depcze się wszystkiego, co przez te 30 lat udało nam się wspólnie osiągnąć. Idę walczyć o państwo, w którym samorządy są silne, bo to samorządy są blisko obywateli. Idę walczyć o państwo, które jest lojalnym, czasami trudnym partnerem w stosunkach międzynarodowych, ale które nie obraża wszystkich partnerów siedzących przy stole, dla którego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Państwo silne, demokratyczne i oparte o to, co najważniejsze, o rządy prawa. Wszyscy musimy do tych wyborów, które wywalczyliśmy, po prostu pójść i zagłosować.